Cześć, z tej strony Karina ze sklepu Cosibella i dziś opowiem Wam, jak odpowiednio pielęgnować skórę wrażliwą i na co zwrócić szczególną uwagę w każdym etapie. Najpierw warto zacząć od definicji skóry wrażliwej. Przede wszystkim skóra wrażliwa to taka, która charakteryzuje się nadmierną reakcją na substancje zawarte w kosmetykach, na czynniki zewnętrzne, takie jak gwałtowne zmiany temperatur czy zanieczyszczenie powietrza, na stres, a nawet na dotyk, na przykład przy pocieraniu skóry. Główne objawy, które towarzyszą tej skórze, to pieczenie, zaczerwienienie, suchość i ściągnięcie skóry oraz różne reakcje alergiczne i zmiany skórne. Skóra wrażliwa towarzyszy takim schorzeniom jak trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry i łojotokowe zapalenie skóry. Jej pielęgnacja nie jest prosta, ponieważ może ona nadmiernie reagować na różne substancje zawarte w kosmetykach, ale dziś podzielę się z Wami najważniejszymi informacjami i wskazówkami dotyczącymi jej pielęgnacji i zaczniemy od oczyszczania. Wieczorem do wykonania demakijażu najlepiej sprawdzą się produkty na bazie olei, czyli balsamy, mleczka i olejki do demakijażu. W tym kroku nie zalecam stosowania płynów micelarnych, ponieważ wymagają one użycia płatków kosmetycznych i tarcia nimi skóry, a to może powodować podrażnienie i zaczerwienienie. Do mycia wybierajcie delikatne żele lub pianki. W takich produktach unikajcie alkoholu denaturowanego, mocnych substancji myjących, kwasów w wysokim stężeniu oraz mocnych kompozycji zapachowych i sztucznych barwników. Pamiętajcie też, że wszelkie mydła w kostce nie są zalecane ze względu na ich bardzo wysokie pH, które zaburza naturalne pH skóry. W pielęgnacji cery wrażliwej tonik oprócz szybszego przywrócenia skórze jej właściwego pH powinien łagodzić, koić i nawilżać. Tutaj podobnie jak w przypadku produktów myjących należy unikać substancji, które mogłyby działać podrażniająco, wysuszająco czy alergizująco, zarówno w toniku, jak i w następnych produktach pielęgnacyjnych. Uważajcie na wysokie stężenia ekstraktów i substancji aktywnych, ponieważ pomimo swojego dobrego działania w wysokich stężeniach mogą one powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia. Wrażliwość skóry najczęściej towarzyszy cerze suchej, ale może również występować przy cerze mieszanej czy tłustej, więc wybór kremu czy serum należy dobrać właśnie do typu cery. To, czy taki kosmetyk będzie miał bardziej żelową, lekką formułę, czy bardziej odżywczą i treściwą, musisz dobrać indywidualnie do potrzeb swojej skóry. Ja natomiast wymienię kilka substancji, których szczególnie warto poszukiwać w produktach nawilżających. I jest to pantenol i alantoina, które działają łagodząco, NMF, betaina i kwas hialuronowy, które zwiększają nawilżenie skóry. Ceramidy wspomagają odbudowę bariery hydrolipidowej, czyli płaszcza ochronnego skóry. Oraz skwalan i oleje, które odżywiają, zmiękczają i zapobiegają utracie wody z naskórki. Wybierając peeling, unikaj tych klasycznych, gruboziarnistych czy drobnoziarnistych z ostrymi drobinkami, ponieważ mogą one powodować podrażnienie i zaczerwienienie skóry. W pielęgnacji cery wrażliwej najlepiej sprawdzają się peelingi enzymatyczne, ponieważ nie wymagają one wykonania masażu i tarcia skóry. Jeśli jednak peelingi enzymatyczne są dla Ciebie za słabe, za delikatne, możesz zdecydować się na peelingi mechaniczne, ale o delikatnych drobinkach lub peelingi typu gomasz. Peeling typu gomasz to produkt, który nakładamy na suchą skórę, odczekujemy chwilę i wykonujemy masaż. Produkt będzie się rolował, a przy tym delikatnie ścierał martwy naskórek. Krem z filtrem przeciwsłonecznym to produkt, który warto wprowadzić w każdym wieku i przy każdym typie cery. Przy skórze bardzo suchej najlepiej szukać produktów opartych na filtrach fizycznych, czyli mineralnych, ze względu na małe prawdopodobieństwo wystąpienia alergii czy podrażnień. I takimi filtrami jest tlenek cynku i dwutlenek tytanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat filtrów, zapraszam Cię do filmu Nicole. Kwasy i retinol, czy można? Jest to kwestia bardzo indywidualna i nie ma jednej słusznej odpowiedzi na to pytanie. Dużo zależy od typu substancji, jej stężenia w kosmetyku oraz od kondycji skóry. Jeśli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, podatna na podrażnienia i występuje na niej silne zaczerwienienie, to lepiej zrezygnować z wprowadzania substancji drażniących, ponieważ mogłyby one wyrządzić więcej szkody niż pożytku.
Jeśli jednak Twoja skóra w danym momencie jest w lepszej kondycji, to znaczy bariera hydrolipidowa została odbudowana, nawilżenie jest dobre, nie jest ona nadwrażliwa, wtedy prawdopodobnie można wprowadzić niektóre kwasy i retinoidy. Co jeszcze warto wprowadzić? Przede wszystkim delikatne traktowanie. Ze skórą wrażliwą należy obchodzić się jak z jajkiem. Unikaj tarcia je ręcznikiem, ciągnięcia czy drapania. Stosuj odpowiednie kosmetyki, delikatnie wmasuj je i wklepuj. Niestety są też czynniki, które mogą pogarszać kondycję takiej cery i na które nie do końca mamy wpływ. Jest to m.in. stres, gwałtowne zmiany temperatur, zanieczyszczenie czy suchość powietrza. Mimo wszystko warto w miarę możliwości starać się je ograniczać i chronić przed nimi skórę. Jeśli ten film okazał się dla Was pomocny, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeszcze mam trzy.